Witam Cię bardzo serdecznie. Magdalena Bajsarowicz, prawnik, psycholog sądowy. W swojej pracy łączę wiedzę psychologiczną i prawniczą w prowadzeniu kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych. Pomagam osobom rozwodzącym się, rozstającym. Ten film powstał w odpowiedzi na potrzeby babci i dziadków, którzy nie mają kontaktów ze swoimi wnukami, i powiem Ci, co zrobić, aby te kontakty odzyskać, aby kontakty uzyskać. Dlatego zapraszam Cię do oglądania. Rola babci i dziadka w życiu. Wnuka, wnuczki jest niezaprzeczalna. Ja nagrałam film, który traktuje o roli babci i dziadka w ogóle w życiu dzieci, których rodzice się rozwodzą, i w takiej sytuacji, w tym etapie życia dziecka, które przechodzi przez rozwód, rozstanie rodziców, to wsparcie. I realna obecność babci i dziadka jest jeszcze bardziej cenna. Dlatego w uzupełnieniu tego filmu, który traktuje o kwestiach psychologicznych, powstaje ten film, który będzie opowiadał, który będzie wskazywał na kwestie prawne, w jaki sposób uregulować i sformalizować kontakt ze swoim wnukiem. Dlatego, że sytuacja, w której zgłaszają się do mojej kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych dziadkowie, nie jest sytuacją, Rzadką i wiem, że jest potrzeba, że w sytuacjach, kiedy nie można dojść do porozumienia poza drogą sądową, trzeba rozpocząć właśnie procedurę sądową, która będzie w sposób niejako odgórny regulowała kontakty, a właściwie w ogóle umożliwiała kontakty dziadków z wnukiem, z, z wnuczką. Pierwszym aspektem to wszczęcie postępowania, czyli złożenie wniosku do sądu rojonowego wydziału rodzinnego, który jest adekwatny do miejsca zamieszkania Twojego wnuka, Twojej wnuczki. Razem z wnioskiem warto złożyć również wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania czyli zanim zostanie wydane postanowienie przyznające Tobie kontakty z wnukiem, z wnuczką, to też trzeba zadbać o to, aby kontakty odbywały się w trakcie prowadzonego postępowania. One to postępowanie może trwać kilka, kilkanaście miesięcy, a jak wiesz i ja też wiem jako psycholog sądowy, że każdy miesiąc bez kontaktu babci i dziadka z wnukiem czy z wnuczką jest a właściwie powoduje, że te więzi one ulegają rozluźnieniu, przestajesz być częścią życia. Z każdym miesiącem przestajesz być aktywnie częścią życia dziecka. Dlatego trzeba zadbać o to, żeby ten kontakt jak najszybciej przywrócić i żeby nie było długich przerw pomiędzy nimi. Ja rozumiem, że podjęcie decyzji w o wejściu na drogę postępowania sądowego jest trudną decyzją, dlatego że kiedy konsultuje takie sytuacje, to dziadkowie cały czas mają nadzieję, że uda im się dojść do porozumienia. Dlatego dość późno podejmują decyzję o rozpoczęciu całej procedury prawnej. Natomiast trzeba też mieć świadomość tego, że czas tutaj gra bardzo ważną rolę i im Krócej dziecko nie będzie miało kontaktu z babcią i z dziadkiem, tym po prostu lepiej dla niego. Więc po prostu, jeśli zastanawiasz się i, i chcesz rozpocząć tą, tą procedurę, to nie wahaj się, dlatego że z punktu widzenia dobra twojego wnuka, z punktu widzenia dobra twojej wnuczki, czas jest bezcenny. Uregulowanie kontaktów. Nie dotyczy tylko, a właściwie może dotyczyć spotkań osobistych, a dodatkowo może również dotyczyć spotkań, a właściwie komunikacji telefonicznej czy na odległość przez komputer, jako uzupełnienie kontaktów osobistych. Więc Wniosek i wskazujemy, więc przygotowujesz wniosek i we wniosku również już przedstawia się swoje stanowisko, jak chcesz, z jaką częstotliwością i w jakiej formie, aby zostały uregulowane kontakty. Bardzo ważną kwestią jest również uzasadnienie swojego wniosku. Dlaczego te kontakty powinny zostać ci przyznane? Dlaczego twój wnuk, twoja wnuczka powinny mieć z tobą. Kontakt. Bardzo ważne jest wskazanie, oprócz oczywiście tych aspektów psychologicznych, i kiedy w mojej kancelarii są prowadzone takie postępowania, to ja każdy wniosek, ja albo czy właściwie mecenas prowadzący postępowanie, uzupełnia wniosek o aspekty psychologiczne, które ja przygotowuję, dlatego że uważam, że to jest bardzo cenne, aby nie pozostawić żadnej wątpliwości jak wielki wpływ z punktu widzenia psychologicznego i w oparciu o wyniki badań naukowych, wyniki badań psychologicznych i wskazania psychoterapeutów dziecięcych, którzy pracują z dziećmi, których rodzice się rozwodzą, jakie są wskazania oparte właśnie na literaturze i praktyce dotyczące kontaktu dziecka z dziadkami. O to akurat, o tę materię, o tę część wniosku dbam osobiście ja, żeby to się znalazło. I oprócz takich ogólnych wyznaczników, które przygotowuję, to też warto wskazać i warto uzasadnić na potrzebę kontaktu Twoją z wnukiem, z wnuczką. Na podstawie Waszych osobistych doświadczeń. I jeżeli w, do pewnego momentu i do pewnego wieku uczestniczyłaś, uczestniczyłeś w życiu dziecka, to też trzeba na to wskazać. Natomiast jeśli rodzice dziecka rozstali się niedawno, niedługo po urodzeniu dziecka, to absolutnie trzeba w, w takich sytuacjach wskazywać, że ta więź jest bardzo cenna. Zdaję sobie z tego sprawę, że bardzo często pojawiają się argumenty drugiej strony, które wskazują w, w odpowiedzi na wniosek, że dziecko przecież ma kontakt z babcią i z dziadkiem. Ze strony rodzica, z którym dziecko mieszka. Natomiast to też w odpowiedzi i takim kontrargumentem bardzo cennym jest to, że każda rodzina ma swoją tradycję, każda rodzina ma swoje przyzwyczajenia, swoje wartości, swój pogląd na świat. Więc zabieranie i nieumożliwianie dziecku. Kontaktu z drugim środowiskiem rodzinnym, z drugą, tak zwaną rodziną generacyjną, jest ze szkodą dla dziecka, że, dlatego, że nie może dorastać i nie może poznawać tej różnorodności. A z, na podstawie rozmów z klientami, kiedy konsultowałam właśnie postępowania dla babci i dziadków, wiem, że ci dziadkowie i, i babci, którzy, którzy chcą regulować kontakty,. Jestem przekonana, że, że są w stanie przekazać dziecku, wnukom swoim niesamowitą wartość, a przede wszystkim miłość. Bardzo częstym pytaniem jest, kiedy konsultuję, kiedy są takie postępowania prowadzone, że Kontakty można również niejako dodatkowo odbywać z dzieckiem, kiedy dziecko ma kontakt ze swoim rodzicem. Oczywiście są sytuacje, że te kontakty z rodzicem są uregulowane w taki sposób, że dziecko może spotykać się poza miejscem zamieszkania swojego z drugim rodzicem, i wtedy formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby również w tych kontaktach uczestniczył. Dziadek, czy uczestniczyła babcia. Natomiast weźmy pod uwagę to, że w momencie, kiedy tych kontaktów z rodzicem jest niewiele, to jest to też niejako uszczerbek czasu, uszczerbek może być dla więzi, dla kontaktu, dla relacji z, konkretnie z tym rodzicem, więc jeżeli jest możliwość i, i chcecie więcej kontaktów, i widzieć się częściej i mieć te kontakty tylko dla siebie, aby ten czas, który jest przyznany przez sąd dla rodzica, był tylko czasem dla rodzica, a wasze kontakty były dodatkowo, to oczywiście warto takie postępowanie. Wszcząć. Jest to bardzo często takie postępowania. Bardzo często zgłaszają się babcie i dziadkowie o pomoc w sytuacji, kiedy te kontakty z rodzicem drugim są bardzo skąpe, albo właśnie ten kontakt z babcią i dziadkiem trudno, trudno wpleść i trudno odbyć w momencie, kiedy właśnie odbywają się one z Rodzicem. Ja też mam takie doświadczenie, że o ile te kontakty z rodzicami, kiedy, prowadzę, kiedy prowadzone są w mojej kancelarii postępowania, regulowania kontaktów z rodzicami, to one bardzo często, znaczy często Częściej niż w stosunku do postępowań, które prowadzimy w kancelarii dotyczących regulacji kontaktu z babcią i dziadkiem, one są mniej blokowane. Nie ma właśnie takiej blokady czy niechęci do spotykania się, żeby dziecko spotykało się z babcią i dziadkiem, więc jeżeli jest już przeprowadzona ta procedura sądowna, to moje doświadczenie jest takie, że ona jest bardzo często. Respektowana. Więc jeżeli jest, to, jest ten kontakt, jest ta regulacja ze strony babci i dziadka już wskazana postanowieniem sądu, to te kontakty po prostu się odbywają. I też, kiedy otrzymuję informację zwrotną od, od, od babci i od dziadka, że te kontakty się odbywają, to, to też wskazują na to, jak, jak ich wnuk się rozwija, jak, jaka jest różnica w ich zachowaniu. Więc jest to sytuacja, która pomaga, bo wiem też, że takie postępowania są trudne emocjonalnie dla babci i dla dziadków. Wiem, że w ogóle ciężko zacząć zrobić ten pierwszy krok, aby uregulować te, te kontakty. Natomiast regulacja tych kontaktów, nie służy, powiem Wam z doświadczenia, nie służy w 100% babci i dziadkowi, ale służy też przede wszystkim dzieciom, które mogą doznać i mogą zaznać i odczuć jeszcze więcej miłości w swoim życiu, gdzie niewątpliwie babcia i dziadek jej dostarczają. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, które chciałabyś które chciałbyś zadać w kwestii regulowania kontaktów babci i dziadka, zapraszam Cię serdecznie na konsultację do mojej kancelarii. Prowadzimy postępowania w, we Wrocławiu, w województwie dolnośląskim, wielkopolskim. Też jest oddział mojej kancelarii w Warszawie, więc w województwie mazowieckim też jest możliwość aby kancelaria pomogła Ci odzyskać albo odnowić, uregulować kontakty z swoim wnukiem i wnuczką. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla Ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie, emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.